Mało komu należy tłumaczyć, jak ważny dla nas wszystkich jest problem związany z zagospodarowaniem odpadów. Niestety, część tych odpadów ląduje jeszcze na różnego rodzaju wysypiskach. Ten problem dotyczy szczególnie lasu. Według informacji, szacunków Dyrekcji Lasów Państwowych, nadal w lasach zalega ponad 120 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Począwszy od pierwszego lipca 2013 roku weszła w życie reforma zagospodarowania odpadów komunalnych. Ta reforma miała tak uściślić ten nowy system w tym kierunku, żeby ograniczyć liczbę tych nielegalnych, dzikich składowisk odpadów. Ta reforma również miała osiągnąć drugi cel, a mianowicie miała doprowadzić do samofinansowania się systemu, a mianowicie, żeby dochody jakie gmina Uzyskuje z tytułu opłat za wywóz śmieci, bilansowały nakłady związane z wywozem tych śmieci, ewentualnie ze składowaniem, z przerobieniem. Z racji dużej wagi społecznej. Jaki, jaki ma problem gospodarowania odpadami i z racji sygnałów prasowych, że gminy nie zawsze radzą sobie dobrze z wprowadzaniem tego nowego systemu, Najwyższa Izba Kontroli postanowiła przeprowadzić kontrolę, jak w praktyce przebiega wprowadzanie tej reformy. Wyniki kontroli wskazały, że gminy poczyniły wiele wysiłków w kierunku wprowadzenia tej reformy w życie, ale te dwa podstawowe cele, a mianowicie ograniczenie liczby nielegalnych składowisk śmieci, tych wysypisk śmieci i ten system samofinansowania jednak nie zostało osiągnięty. W kontrolowanych gminach ogólnie liczba tych nielegalnych wysypisk śmieci nie tylko nie zmniejszyła się ale zwiększyła i to prawie o 60% w stosunku do 2013 roku. Również z tym systemem samobilansowania wyglądało różnie. Były gminy, które osiągnęły bardzo wysokie dochody, ale były gminy, które osiągnęły dość istotne straty. Takie dwa skrajne przykłady to są Wrocław i Kraków. We Wrocławiu strata wyniosła około 10 milionów zł, podczas gdy w Krakowie zyski wyniosły prawie 70 milionów złotych. Tylko cztery skontrolowane gminy zdecydowały się na obniżenie opłat za wywóz nieczystości. Pozostałe gminy albo pozostawiły te ceny bez zmian, albo opłaty znacznie wzrosły. Wynikało to między innymi z dwóch powodów, że gminy przeszacowywały wielkość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców tych gmin, a ponadto firmy, które występowały w przetargach na wywóz nieczystości, wysuwały bardzo wysokie ceny, szczególnie gdy dochodziło do drugiego przetargu. Również gminy Niekiedy nie miały należytego rozeznania co do ilości mieszkańców, którzy są zobowiązani do wnoszenia opłat za wywóz nieczystości, co powodowało, że dochody tych gmin były o wiele niższe niż powinny być w rzeczywistości. Należy jednak zauważyć, że to są początki funkcjonowania reformy, i jak zawsze początki nieraz bywają. Trudne i w wielu gminach należy poczekać na pozytywne efekty funkcjonowania tej reformy, ale też trzeba zauważyć, że w wielu gminach już te efekty są bardzo odczuwalne.